Siemanko ludzie, z tej strony Tagard. Już wiecie, że Wipe dzieje się dziś, 27 grudnia, ale czy wiecie, jak wiele zmian zaszło? Oczywiście robiłem cały materiał z Tarkov TV, ale w tym momencie mamy oficjalne patch notesy. Jest tego naprawdę dużo, dlatego śpieszę wam z pomocą, przybliżam wam te patch notesy. Oczywiście link do oryginalnego postu będzie na dole, a ja przetłumaczyłem wszystko dla was, żebyście mogli sobie tego posłuchać. Zaczynamy. Nowa zawartość, strefa 0, Ground Zero. Lokacja strefa 0 znajduje się w centrum miasta Tarkov. Lokalizacja obejmuje dużą liczbę obiektów infrastruktury nowoczesnego miasta. Banki, kawiarnie, restauracje, sklepy, apteki itd. W samym centrum znajduje się główny rosyjski oddział Terra Group, gdzie rozpoczął się pierwotny konflikt. Najbardziej gwałtowne starcia między operatorami PMC, USEC i OMON-u miały miejsce na terenie obiektu. Lokalizacja przeznaczona jest dla początkujących graczy od poziomu 1 do 20. PMC w wyższych poziomach 20 i powyżej nie będą mogli uzyskać dostępu do tej lokacji, natomiast skawy w każdym momencie będą mogły wejść na tą lokację. Dodano nowe zadania początkowe do lokacji, dodano wskazówki wizualne dla nowych graczy. Nowy boss Kołątaj został dodany do ulic Tarkova. Jest on byłym oficerem MSW, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Podczas swojej służby w organach ścigania miał reputację podłego człowieka, którego zachowania obawiali się nawet jego współpracownicy. Podczas swojej pracy często uciekał się do swojej ulubionej metody przesłuchaj, gumowej pałki, a także innych pozaustawowych środków nacisku na kogoś, kto mu się nie podobał. Dzięki swojej sile fizycznej i zuchwałemu temperamentowi po wydarzeniach związanych z aferą Terra Group założył gang i zaczął robić to, z czym sam niedawno miał walczyć. Grabieże i bandytyzm. Jednak jeszcze przed konfliktem często zapewniał ochronę lokalnym biznesmenom. Znane są na przykład jego obecne relacje z Kabanem. Kołątaj ma niewielką liczbę ochroniarzy. Woli pozostawiać w jednej pozycji, od czasu do czasu patroluje swoje terytorium. Jeśli czuje, że ma przewagę, może użyć pałki policyjnej. Mieszka w okolicy centrum handlowego Klimowa i Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Tarkovie. Do bossa Kabana dołączają jego najbliżsi współpracownicy Basmach i Gaz. Od czasu aktywnego zaangażowania Kabana w biznes służyli oni jako jego lojalni współpracownicy, rozwiązując dla niego wiele delikatnych kwestii. Ich lojalna służba i żywiołowy charakter sprawiły, że stali się jego najbardziej zaufanymi powiernikami. W wolnym czasie ci dwaj dandysi lubili przebierać się u Ragmana i organizować nielegalne wyścigi uliczne właśnie na mapie Streets of Tarkov w tuningowanych samochodach z salonu Kabana. Basmach i Gaz zawsze trzymają się blisko Kabana, ruszają za nim do walki. Wolą swoje unikatowe ubrania od sprzętu bojowego, choć od czasu do czasu zdarzają się wymianki. Basmach ma szczególne zamiłowanie do maczet, a Gaz do łomów. Przerobienie mapy Shoreline. Wizualno przerobiono większość krajobrazu, zachowując nienaruszane główne punkty zainteresowania. Dodano nowy obszar, małą farmę bydła, która jest domem dla przemytników i skawów. Zaktualizowano źródła światła. Zoptymalizowano większość lokacji, całkowicie przeprojektowano system chowania tekstur. Zmieniono granice lokacji. Betonowe ogrodzenie zastąpiono polami minowymi i snajperami. W większości obszarów. Lokalizacja została również nieznacznie rozszerzona w niektórych obszarach. Zmieniono niektóre punkty zainteresowania, w tym dodano nowe zadania i aktywności w kilku wcześniej pustych strefach. Niektóre obszary zostały przerobione w celu poprawki rozgrywki, dodano przeprawę przez rzekę, przerobiono prawie wszystkie elewacje i pozycje snajperskie, a także obszary zainteresowania skawów i tym podobne. Naprawiono ponad 1200 wizualnych i pomniejszych błędów. Nowe bronie i wyposażenie, dodano szereg nowych przedmiotów, modyfikacji broni, wyposażenia i personalizacji. Nowa broń, karabinek automatyczny KBP-9A91, amunicja 9x39, karabinek wyborowy KBP-WSK-94, karabin automatyczny MCX Spear, karabinek maszynowy Diakterowa RPD i RPDN. Zaktualizowano modele i animacje karabina Simonov SKS. Zmiany i nowe mechaniki. Dodano do gry osiągnięcia. Gracze otrzymują osiągnięcia za ukończenie różnych celów. Zdobyte osiągnięcia nie zostają utracone przy wipach. Zdobyte osiągnięcia można wyświetlić w zakładce osiągnięcia na ekranie postaci. Hall of Fame, czyli Galeria Chwały. Do gry dodano nową strefę kryjówki, Hall of Fame. Strefa ta służy jako miejsce, w którym można wyeksponować pamiątki. Za wyświetlanie nieśmiertelników graczy przeciwnej frakcji zabitych przez twojego PMC otrzymujesz premię do poziomu umiejętności bojowych i levelowania go. Im wyższy poziom wyeliminowanego gracza, tym większa premia do umiejętności.
Możesz dodawać przedmioty do ulubionych. Takie przedmioty będą wyświetlane w profilu użytkownika. Hitboxy, czyli strefy trafień. Głowa jest podzielona na oddzielne, proste strefy uderzeń, które pokrywają się ze strefami ochronnymi, hełmów i masek. Do obszaru głowy dodano 3 strefy trafień. Przednia, szyja, gardło, tylnia, szyja. Szyja oraz twarz. Strefy uderzeń w tułów i brzuch są podzielone na przód, tył i boki. Strefę uderzeń w miednicę jest podzielone na przód, krocze i tył, pośladki. Uderzenia w te strefy powodują uszkodzenia strefy brzucha. Zmniejszono średnicę stref uderzeń przedramienia. Na ekranie śmierci zobaczymy teraz bardziej szczegółowe informacje o obszarze, który został śmiertelnie ranny, np. tułów, góra, plecy. Pancerze. Do gry dodano 37 płyt balistycznych. 7 dla sekcji klatki piersiowej, 6 dla sekcji tylnej, 20 płyt uniwersalnych dla sekcji klatki piersiowej i tylnej oraz 4 dla sekcji bocznych. Płyty balistyczne mają własne parametry specyficzne dla pancerza, wytrzymałość, materiały, pochodzenie obrażeń pancerza, parametry rykoszetu, typ pancerza i tym podobne. Płyty balistyczne są podzielone na różne formaty w zależności od rozmiaru i formatu sekcji pancerza. Płyt balistycznych nie można zakładać ani zdejmować podczas noszenia kamizelki kuloodpornej. Należy je najpierw zdjąć. Wygląd płyty balistycznej zależy od jej trwałości. Płyty balistyczne mogą spełnić się, pojawiać w odpowiednich obszarach i pojemnikach na lokalizacjach na mapach. Na płyty balistyczne wpływają umiejętności lekki pancerz oraz ciężki pancerz w zależności od typu płyty balistycznej. Dodano oddzielne strefy płyt balistycznych na postaci, wizualnie dopasowane do lokacji w pancerzu osobistym. W rejestracji trafień płyt balistycznych tego samego formatu mają taką samą pozycję we wszystkich kamizelkach kuloodpornych i plate carrierach. Wymiary stref płyt balistycznych są takie same jak średnie wymiary rzeczywistych płyt. Do kamizelek kuloodpornych i plate carrierów dodano miejsce na płyty balistyczne i zintegrowane pancerze. Wszystkie płyty balistyczne odpowiedniego formatu mogą być instalowane w miejscach na płyty pancerza. Miejsca niektórych płyt pancernych mogą być wyposażone w płyty kilku formatów. Na przykład sekcja klatki piersiowej transportera płyt ANA Tactical M2 może być wyposażona w płyty o formacie SAPI i GRANI. Ochrona pancerza nie jest już jednolita. Zależy ona teraz od tego, jakie obszary chroni kamizelka kuloodporna. Na przykład żaden pancerz nie chroni obszaru pod pachami. Wytrzymałość kamizelki kuloodpornej została przeliczona na wytrzymałość założonego pancerza. Dla wielu pancerzy dodano kołnierz pancerny chroniący pole trafienia na szyi. Dostosowano koszt, wagę i kary kamizelki kuloodpornej. Część kosztów, wagi i kary została przeniesiona na płyty balistyczne. Zintegrowane miejsca pancerza zostały dodane do wielu hełmów. Wytrzymałość hełmu została przeliczona na wytrzymałość zintegrowanego pancerza. Zintegrowany pancerz w kamizelkach kuloodpornych i hełmach. Ochrona pancerzy i hełmów jest podzielona na oddzielne strefy w zależności od tego, którą sekcję chroni dana strefa. Czasami kilka stref. Są to miejsca ze zintegrowanym pancerzem. Zintegrowane strefy pancerza mają oddzielną wytrzymałość. Na przykład możesz teraz zmniejszyć wytrzymałość pancerza przeciwnika w strefie klatki piersiowej i nie uszkodzisz wytrzymałości innych stref pancerza, jeśli strzelisz mu w klatkę piersiową. W oknie inspekcji można dokładnie zobaczyć, które obszary kamizelki lub kasku są chronione i jaka jest ich wytrzymałość. Zintegrowanego pancerza nie można usunąć ani wymienić. Każdy zintegrowany pancerz ma własne ustawienia specyficzne dla pancerza. Wytrzymałość, materiał, pochodzenie obrażeń pancerza, parametry rykoszetu, typ pancerza i tym podobne. Na pancerz zintegrowany wpływają umiejętności lekki pancerz oraz ciężki pancerz, w zależności od typu pancerza. Dostosowano parametr obrażeń różnych materiałów pancerza, aby odzwierciedlał nowe wartości wytrzymałości. Podczas naprawy kamizelek kuloodpornych trwałość jest rozdzielana według następujących priorytetów. Płyty balistyczne, klatka piersiowa, plecy, boki, a następnie zintegrowanie kamizelki kuloodpornej. Klatka piersiowa, kołnierz, plecy, miednica, boki i inne. Płyty balistyczne można również naprawiać jako oddzielne przedmioty. Podczas naprawy hełmów trwałość jest rozdzielana zgodnie z następującymi priorytetami. Zintegrowany pancerz, twarz, góra oczy, szczęka, tył głowy, uszy i inne. Zintegrowany pancerz może otrzymać wzmocnienie podczas naprawy. Zwiększono szanse na otrzymanie powszechnych i rzadkich wzmocnień pancerza podczas naprawy. W interfejsie możesz teraz zobaczyć wytrzymałość różnych stref pancerza i płyt balistycznych, najeżdżając kursorem na liczbę wytrzymałości kamizelki lub hełmu. Działa to również w przypadku ofert z pchlego targu. Informacje na temat obecności i ilości płyt balistycznych można znaleźć w opublikowanych ofertach na pchlim targu. Miejsca na płyty balistyczne i zintegrowany pancerz zostały dodane do ekranu kamizelki i hełmu.
kolejność miejsca jest zawsze taka sama. Plasa pancerza jest teraz wyświetlana z ikoną cyfry rzymskiej na ikonie płyty balistycznej i na liście klasy pancerza. Litarki handel. Zakaz tego targu został usunięty z wielu pancerzy. Płyty balistyczne klasy ochrony 5 i 6 nie mogą być sprzedawane na tym targu. Płyty balistyczne zostały dodane do ekwipunku różnych handlarzy. Vaulting, czyli przeskakiwanie i interakcja z przeszkodami, został dodany do gry. Istnieją dwa rodzaje przeskakiwań. Wspinanie się na przeszkodę i utrzymanie się na niej. Na przykład wspinanie się na skrzynię, by ostrzelać wroga z tej właśnie skrzyni. I również przeskakiwanie nad przeszkodą. Na przykład przeskakiwanie przez małe ogrodzenie w celu przejścia na skróty. Każdy z tych typów ma różne animacje dla różnych wysokości. Różne parametry staminy i zużycia staminy rąk oraz różne prędkości działania. W zależności od negatywnych efektów. Podczas sprintu możesz przeskakiwać przeszkody bez celu wspinania się na nie. Przeskakiwanie. Jeśli przeskakiwania wykonywane są podczas chodzenia, głośność takich działań będzie zauważalnie niższa niż w przypadku skoków i sprintów. Dla wygody pokonywania przeszkód w ustawieniach dodano tryb automatyczny lub klawisz. Jeśli wybierzesz tryb automatyczny, twoja postać będzie samodzielnie wspinać się na przeszkody średniej i niskiej wysokości. Jeśli wybierzesz klawisz, będziesz musiał nacisnąć klawisz skok, czyli spacja, aby zainicjować ten właśnie skok. Postać zatrzymuje się teraz, jeśli uderzy w ścianę podczas chodzenia lub sprintu. To jest znacząca zmiana, nie będzie już można baitować sprintu, że kogoś raszujesz. Zmiana dominującej ręki strzelania, czyli koniec z Right Pick Advantage. Do gry dodano możliwość przenoszenia broni palnej z prawego ramienia na lewe i z powrotem. Może to być przydatne, gdy chcesz strzelać z lewej strony, będąc za osłoną. Zmiana ramienia jest dostępna podczas chodzenia, kucania, pochylania się i innych czynności. Zmiana ramienia nie jest dostępna podczas strzelania w pozycji leżącej oraz strzelania na ślepo z góry i z boku. Umieszczenie broni na lewym ramieniu nakłada karę. Broń dodatkowo kołysze się podczas ruchu. Uwaga! Ustawień sterowania. Wszystkie ustawienia sterowania zostały przywrócone do wartości domyślnych, także pamiętajcie, że jeśli macie swoje jakieś bindy, musicie zrobić je ponownie, a również dodano nowe bindy. Takie jak zmiana ramienia, domyślny klawisz to myszka 4. Dodano akcję przeskakiwania, domyślny klawisz to spacja na ciągłe trzymanie. Akcja skok została przypisana do klawisza spacja z typem naciśnięcia puszczenie. Wypróbuj te ustawienia sterowania w grze przed ich zmianą. Wstępne ustawienia ładowania magazynków. Można teraz zapisywać ustawienia i konfigurację sekwencjonalnego ładowania amunicji do magazynków, a także szybkiego ładowania magazynków przy użyciu tych konfiguracji. Gracze mogą nazywać także konfigurację, wybrać odpowiednią konfigurację ładowania, wyświetlić jego zawartość i porównać ją z innymi konfiguracjami ładowania. Można utworzyć do 30 unikalnych ustawień ładowania magazynka z limitem 5 ustawień na kaliber. Nowy recoil. Mechanika odrzutu została ulepszona, aby była bardziej realistyczna i wygodna dla gracza. Szczególny nacisk położono na poprawę wyczucia strzelania z trybu półautomatycznego i krótkich serii. Nowa mechanika odrzutu obejmuje teraz szereg elastycznych ustawień, umożliwiając dostosowanie balansu w oparciu o dane analityczne i opinie graczy. Wszystkie parametry odrzutu broni zostały zbalansowane. Usługi latarnika. Po ukończeniu niektórych zadań Lightkeepera będziesz mógł odblokować dostęp do następujących usług. Święty amulet. Latarnik daje postaci przedmiot świętego amuletu. Gdy jest noszony przez postać, wszyscy kultyści we wszystkich lokacjach nie atakują tej postaci, chyba że zostaną same sprowokowane. Usługa wsparcia Rogue na mapie Lighthouse. Gdy gracz wykupi tę usługę, w danym rajdzie Rogues na Water Treatment Plant nie będą atakować gracza, który zamówił właśnie tę usługę, niezależnie od jego frakcji. Ponadto Rogue zapewniają wsparcie ogniowe, atakując cele, na których zwróci uwagę gracz. Wsparcie Zeriaczego. Gdy gracz wykupi tę usługę, w danym rajdzie Zeriaczy będzie wspierał gracza, ostrzeliwując cele atakowane przez gracza. Stojak na broń. Teraz możesz dodawać wyświetlaną broń do ulubionych. Broń ta będzie wyświetlana w profilu użytkownika. Dodano możliwość przeglądania strony profilu innego gracza. W profilu gracza można wyświetlić sprzęt wyposażony przez gracza, krótkie statystyki, zdobyte rzadkie osiągnięcia, ulubione bronie wyświetlane w stojaku na broń,
ulubione przedmioty wyświetlane w galerii chwały Hall of Fame. Profile graczy można przeglądać na dowolnym ekranie gry, w tym na ekranie wyjścia z rajdu po śmierci. Sztuczna inteligencja dostosowano pokojowe i bojowe zachowanie sztucznej inteligencji podczas przemieszczania się z jednego obszaru do drugiego w obrębie jednej lokacji. Zmieniono ceny handlowe i dostępność amunicji u handlarzy prawie w wszystkich kalibrach. Zmieniono ceny handlarzy i dostępność pancerzy na wszystkich poziomach lojalności. Dostosowano różne oferty handlowe i bartery, dodatkowe do broni i innych przedmiotów. Zmiany balansowe zadań. Balans zadań, rozszerzone nagrody za zadania. Gracz będzie teraz częściej nagradzany odblokowaniem wcześniej niedostępnych ofert handlowych, barterów, amunicji i receptur tworzenia zbroi. Zmieniono kolejność zadań Skiera, narciarza. Zmieniono cele zadań dla The Punisher Part 2, The Punisher Part 4, Tarkov Shooter Part 4. Zmiany balansowe w wytwarzaniu. Dostosowano wytwarzanie pancerza. Teraz, aby stworzyć kamizelkę kuloodporną, musisz znaleźć zestaw materiałów oraz płyt balistycznych, które pasują do kształtu. Dostosowano wytwarzanie amunicji. Zmniejszono czas i koszt produkcji taniej amunicji. Balans amunicji. Parametry uszkodzeń i parametry pancerza dla amunicji różnego kalibru zostały poprawione i dostosowane. Urządzenia wylotowe zostały zrebalansowane. Tłumiki, adaptery wylotowe, tłumiki błysku i kompensatory. Nowa zawartość. BTR-82A został dodany do Streets of Tarkov, podróżując między różnymi punktami postojowymi w mieście. Kierowca BTR oferuje swoim pasażerom różne usługi, takie jak usługa taksi. Gracz może podróżować do dowolnego dostępnego punktu w mieście w całkowicie bezpieczny sposób. Usługa przeniesienia przedmiotów do schowka. Gracz może wysłać przedmioty do swojego schowka, do staszu, znalezione w rajdzie. Ta usługa jest dostępna tylko i wyłącznie dla graczy PMC. Usługa ogień osłonowy. Gracz może zarządzić ogień osłonowy za pomocą broni BTR, która zapewnia najbezpieczniejsze możliwe opuszczenie w punkcie zatrzymania. Usługa jest dostępna tylko po wykupieniu usługi taksi. Usługa jest dostępna tylko dla PMC. BTR będzie się zatrzymywał przy hotelu Pinewood, kino Rodina, Zawalony Żuraw, kompleks apartamentów Cardinal, przy tramwaju i centrum miasta. BTR jest neutralny dla wszystkich graczy, chyba że ktoś z nich zaatakuje go pierwszy. Jeśli ktoś wykupi usługę ogień osłonowy, BTR staje się wrogi. Po zakończeniu usługi BTR ponownie staje się neutralny dla wszystkich graczy. Koszt usługi zależny jest od frakcji Bear, Jusek oraz Skaw i Skaw Karmy, poziomu umiejętności z charyzmy i odległości podróży. Usprawnienia ułatwiające życie. Zmieniono efekt wizualny środków przeciwbólowych. Ponownie ciekaw jestem, jak będzie to wyglądało. Drzwi do rozszerzonej części kryjówki są teraz zawsze otwarte po zakończeniu budowy. Zmieniono system kamery w kryjówce z predefiniowanej na wolną kamerę. Poruszanie się w przestrzeni sadem, aby obrócić kamerę, przytrzymaj środkowy przycisk myszy plus ruch myszy, aby przybliżyć kółko myszy. Naprawiono kilka błędów wizualnych i artefaktów na mapach Streets of Tarkov i Shoreline. Naprawiono nieprawidłowe punkty respawnu losowych kontenerów we wszystkich lokalizacjach. Usunięto problem, który w niektórych przypadkach powodował brak rejestracji obrażeń od broni białej. Naprawiono nieprawidłowe zachowanie z Rogues podczas atakowania budynków hangaru. Naprawiono błąd, który powodował, że zabite boty pozostawały w pozycji stojącej. Naprawiono brak błysku lufy podczas patrzenia na strzelającego gracza. Naprawiono zachowanie sztucznej inteligencji podczas interakcji z bronią stacjonarną. Naprawiono nieprawidłowe wartości niektórych parametrów w statystykach postaci. Naprawiono nieprawidłowe zachowanie kamery w kryjówce podczas przewijania elementów interfejsu użytkownika. Naprawiono kilka problemów z kompatybilnością dodatków do broni. Naprawiono możliwość słyszenia dźwięków z zewnątrz podczas przebywania w bunkrze na mapie rezerw. To o tym wszystkim myślicie, wiadomo, że ludzie zaraz zaczną gadać, że więcej bugów będzie z tego wszystkiego, zwłaszcza przy takim ogromie zmian. Ja mimo wszystko jestem podekscytowany, także zobaczymy się oczywiście na Twitch TV Taggart, kiedy patch ruszy, będę go streamował, zapraszam was serdecznie, lajkuj, subskrybuj, a jeśli chcesz więcej materiałów ze Escape from Tarkov, kliknij któreś z tych wideo. Następnego.